No i siemanko moi drodzy, ostatnio leci mnóstwo pytań odnośnie metamorfozy Kuby. Czy Kuba się poddał, czy zrezygnował? Jakiś czas temu nagrywałem tutaj filmik odnośnie tutaj zawieszenia jakby całej naszej tutaj współpracy i tego projektu. No i teraz chciałem tutaj oficjalnie zdać Wam deklarację, ogłosić, że nie, Kuba się nie poddał. Pisałem do niego w tamtym tygodniu, może Wam przeczytam, co mi tutaj Kuba napisał na ten temat, bo jest tego dosyć sporo. Napisał głównie, że wolałby tak naprawdę wymazać ostatnie 6 tygodni ze swojego życia, że nie trzymał diety, nie trenował nic, tylko grał w piłkę. Krótko mówiąc, się opier, nie dokończę, bo nie wiem, czy mi YouTube tutaj nie zawiesi filmiku. Ale napisał, że nie chce obiecywać kolejny raz, ale wraca tutaj na właściwe tory, że tak powiem, że poukładał sobie puzzle w głowie, że zmotywował się tutaj do dalszego działania. No i może tutaj wrzucę Wam ostatnią wypowiedź Kuby, żeby nie rzucał słów na wiatr, od torku wjeżdża tutaj z cateringiem dietetycznym, ale jeżeli chodzi o cały projekt, nie będziemy na razie go tutaj wznawiać, bo nie chcę, by później znowu było jakieś nieporozumienie, że Kuba znowu odpuści. Także daję Kubie, tak jak sam tutaj powiedział, 3 tygodnie. Jeżeli w ciągu 3 tygodni się ogarnie, to wracamy na nowo z projektem i będziecie mogli oglądać dalej Kuby w metamorfozę. Ale mówię, teraz już wszystko w rękach Kuby, ma 2-3 tygodnie, piszę teraz tutaj do Kuby cały czas, chcę go tutaj jeszcze bardziej zmotywować, aby jednak czuł to po prostu wsparcie. Z Waszej strony również, jeżeli chcecie dalej oglądać tą serię, napiszcie w komentarzach, Kuba to na pewno przeczyta. Mam nadzieję, że Kuba wróci i polecimy dalej z tą serią. A tymczasem się z Wami żegnam i miłego.